Witam serdecznie z tej strony lekarz Marek Skoczylas. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, jakie korzyści dla naszego zdrowia przyniesie nam picie smoothie lub też mleka z ziaren słonecznika. Zdradzę od razu, że będzie to odcinek bardzo przydatny dla osób z chorobami jelitowymi, z chorą wątrobą, z objawami depresyjnymi, czy dla wszystkich osób dbających o zdrowie swojego mózgu. W tym odcinku także oczywiście pokażę Państwu, jak takie smoothie lub takie mleko wykonać. Opowiem także, kiedy bardziej wskazane będzie smoothie, a w jakich stanach chorobowych będzie bardziej odpowiednie mleko. Zaznaczę, że jest to bardzo prosty przepis. Wystarczy. Niewielka ilość ziaren słonecznika, woda i przeciętny blender. I w zasadzie wszystko, wszystko, czego potrzebujemy. Zaraz przejdziemy do pierwszego przepisu, czyli zrobimy sobie smoothie. I pomyślałem, że dobrze będzie, że najpierw powiemy sobie co nieco na temat tego, dlaczego warto od czasu do czasu spożywać ziarna słonecznika, lub wykonać właśnie z tych ziaren smoothie. Później przejdziemy do części praktycznej. Zatem odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego w ogóle warto zainteresować się ziarnami słonecznika? I dlaczego warto włączyć je do swojej diety w różnej postaci. Otóż ziarna słonecznika będą doskonałym źródłem czterech bardzo ważnych substancji dla naszego zdrowia, czyli witaminy E, selenu, manganu i na końcu lecetyny. Pamiętajmy, że zaledwie 30 gramów ziaren słonecznika oferuje nam 30% zapotrzebowania dziennego na selen, mangan i prawie 40% na witaminę E. Pamiętajmy także, że w tej niewielkiej ilości ziaren słonecznika, czyli w 30 gramach, odnajdziemy około 100 mg lecetyny. I tak jak powiedziałem, najpierw zrobimy sobie jeden prosty przepis na smoothie ziaren słonecznika, a w trakcie robienia tego przepisu właśnie opowiem Państwu o kilku ważnych informacjach dotyczących odpowiedniego przygotowania tych ziaren przed zrobieniem z nich smoothie czy mleka. Witam państwa w części praktycznej. Najpierw zrobimy sobie smoothie z ziaren słonecznika i od razu przechodzimy do rzeczy. Czego potrzebujemy, aby wykonać sobie właśnie smoothie ze słonecznika? Więc tak jak powiedziałem na początku, potrzebujemy około 30 g ziaren słonecznika. Kolejno przygotujmy sobie około 300 ml wody i będzie nam także potrzebny blender. Dobrze, ale zanim rozpoczniemy, powiedzmy sobie bardzo ważną informację o samych nasionach. Otóż, jak je przygotować, aby mieć tą pewność, że będą zdrowe i nam nie zaszkodzą? Po pierwsze, jeśli tylko możesz, postara się, jeśli to tylko możliwe, poszukać nasion bio. Jeśli nie jest to możliwe, nie przekraczaj dziennej dawki większej niż 30 gramów. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ nasiona słonecznika mają zdolność do kumulowania kadmu, który przenika do naszej gleby wraz z nawozami fosforowymi. Zatem nasiona bio powinny być pozbawione właśnie większej ilości kadmu. Jeśli jednak nie mamy do nich dostępu, pamiętajmy, że bezpieczna ilość nasion słonecznika, ale tych już nie bio, tylko tych zwykłych. To jest właśnie 30 gramów dziennie. I na dowód tego przedstawiam Państwu badanie naukowe z 2001 roku o tytule następującym: Biodostępność kadmu z jadalnych ziaren słonecznika. Długoterminowe badanie z udziałem mężczyzn i kobiet ochotników. Skoro już to wszystko wiemy, przechodzimy do wykonania smoothie z ziaren słonecznika. Zatem potrzebujemy około 30 gramów ziaren słonecznika około 300 ml wody. No i oczywiście będzie nam potrzebny blender. A więc otwieramy sobie blender, wsypujemy teraz ziarna słonecznika, zalewamy to wodą, no i zamykamy czaszę. Włączymy sobie teraz przycisk start i otwieramy górną część i powiem państwu, czym się będzie różniło smoothie, bo teraz robimy właśnie smoothie od mleka. Będzie zawierało dużo więcej kalorii, ale także wszystkie składniki czynne, cały selen, cały mangan i całą lecytynę. Smoothie wykorzystuję do problemów z jelitami, wrzodami, wątrobą i do lepszej pracy naszego mózgu. A mleko będzie tylko do objawów depresyjnych, to zobaczymy później. Dlatego też do smoothie dodam tylko niewielkie ilości cynamonu i kurkumy i zaraz do tego dojdziemy. Teraz biorę sobie kurkumę i cynamon, ale dodaję tylko troszkę. A w mleku dowiecie się Państwo po co. Tutaj tylko w niewielkim stopniu podbijam właściwości antydepresyjne. Dodaję także troszkę pieprzu, który zawiera piperynę i wzmaga wchłanianie właśnie kurkuminy. Wyłączymy sobie blender. Otworzymy czaszę i niczego nie filtrujemy. Po prostu całą zawartość wlejemy sobie do słoika. Odsuniemy troszkę blender. Bierzemy sobie pojemnik, wlewamy całą zawartość naszego smoothie, no i właśnie w ten sposób wygląda nasze smoothie. To jest smoothie z ziaren słonecznika. No to wracamy teraz do części teoretycznej i powiedzmy sobie, w czym pomoże nam lecytyna zawarta w ziarnach słonecznika i inne substancje w niej zawarte. Odpowiedzmy sobie także na pytanie. Dlaczego na początku zrobiliśmy sobie smoothie, a nie mleko? I czym będzie się różniło smoothie od mleka? Otóż smoothie w odróżnieniu od mleka z ziaren słonecznika będzie zawierało w sobie także miąż, rozdrobniony miąż ziaren, zatem będzie zawierało praktycznie całą lecytynę, która była zawarta w ziarnach. Ale w dużo bardziej przystępnej formie, zarówno pod względem przyswajalności w jelitach, ale także pod względem formy bo zdecydowanie łatwiej będzie wypić nam smoothie niż wiele minut gryźć ziarna słonecznika. A proszę mi wierzyć, z własnego doświadczenia i doświadczenia innych osób wiem, że bardzo często różne osoby zniechęcają się do różnych ziaren, nie tylko ziaren słonecznika, właśnie dlatego, że aby zaspokoić dzienną porcję i dawkę, trzeba bardzo długo i przewlekle rzuć ziarna. Blendowanie, rozpuszczanie w wodzie nam po prostu w tym pomaga. No to przechodzimy do konkretów. W czym zatem pomoże nam lecytyna zawarta w smoothie z ziaren słonecznika? Po pierwsze, powiedziałem już wcześniej, że lecytyna bardzo dobrze wpływa na frakcje tłuszczowe w naszej krwi, więc numer jeden będzie to lecytyna i cholesterol. W jednym badaniu wykazano, że stosowanie lecytyny w ilości 500 mg dziennie przez dwa miesiące obniża poziom całkowitego cholesterolu i złego odpowiednio o 42,56%, a po czterech tygodniach zwiększa produkcję tak zwanego dobrego cholesterolu. Proszę pamiętać, że w badaniu naukowym zawsze używamy większych dawek, ale w krótszym odstępie czasu. Zatem, ta ilość lecytyny zawarta w takiej szklance smoothie z ziaren słonecznika nie dostarczy nam aż takiej ilości. Niemniej jednak, regularne stosowanie takiego mleka w nieco dłuższym odstępie czasu także może przyczynić się do obniżenia poziomu cholesterolu. Kolejno, lecytyna bardzo może pomóc naszej wątrobie, a w szczególności może wspomagać przepływ żółci. Lecytyna może spowalniać cholestazę, czyli zastój żółci dalej. Cholina zawarta w lecytynie chroni komórki wątroby, czyli hepatocyty. No i w końcu prócz przepływu żółci może regulować jej produkcję. Kolejno powiedzmy coś o jelitach. Różne stany zapalne w obrębie właśnie jelit są spowodowane zmianami zapalnymi w obrębie wyściółki naszej okrężnicy. Jak się okazuje, fosfatydylocholina, zawarta właśnie w lecytynie, może wspomagać tworzenie się bariery ochronnej właśnie wyściółki naszych jelit. Podpowiem Państwu, że fosfatydylocholina właśnie stanowi ponad 70% wszystkich fosfolipidów. Warstwie śluzowej naszych jelit. Nie dziwi zatem, że badanie naukowe, którego tytuł jest następujący: lecytyna jako środek leczniczy we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego sugeruje, że lecytyna właśnie może być pomocna właśnie w ciężkich chorobach jelitowych, do których powyższa należy. W kwestii chorób jelitowych należy się tutaj jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Otóż w 2007 roku dowiedziono, że stosowanie właśnie fosfatydylocholiny zawartej w lecytynie pomaga tym chorym, którzy są oporni na leczenie steroidami. Badanie naukowe, którego tytuł jest następujący. Fosfatydylocholina w przewlekłym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego opornym na steroidy. Badanie z randomizacją to właśnie w wynikach tego badania naukowego przeczytać możemy, że fosfatydylocholina zawarta w lecytynie zmniejsza uzależnień od kortykosteroidów, które stosowane są właśnie w przebiegu tej choroby. Dalej. Bardzo krótko tylko powiem, że lecytyna może w pewien sposób poprawiać naszą odporność, ponieważ zwiększa zdolność komórek naszego układu immunologicznego, a dokładniej mówiąc makrofagów do walki z wirusami i bakteriami o ponad 30%. Teraz przyszedł czas, by opowiedzieć, jaki jest wpływ lecytyny na stres i naszą psychikę. Lecytyna zawarta w ziarnach słonecznika zawiera w sobie także fosfatodyloinozytol czyli naturalny związek, który może być skuteczny w leczeniu lęku napadowego. Badania wskazują na to, że warto jest stosować lecytynę jako terapię uzupełniającą właśnie w przypadku afektywnej choroby dwubiegunowej. W tytule badania przeczytać możemy leki uzupełniające w dziecięcej chorobie afektywnej dwubiegunowej. Dalej. Nie bez znaczenia będzie fakt wpływu lecytyny na transport innych naturalnych substancji, ale także i leków. Jak się okazuje, lecytyna zwiększa absorpcję takich ekstraktów roślinnych jak ekstraktów z nasion winogron, kurkuminy, zielonej herbaty, kadzidłowca indyjskiego czy ostropestu plamistego, który zawiera w sobie, jak wiemy, sylimarynę, bardzo ważną substancję dla zdrowia naszej wątroby. Zatem jeśli przyjmujesz którykolwiek z wyżej wymienionych ekstraktów roślinnych, i chciałbyś wzmocnić jego działanie, w tym celu możesz oczywiście zastosować lecytynę zawartą w ziarnach słonecznika. Teraz powiemy coś jeszcze o wpływie lecytyny na zdrowie naszego mózgu. Trzeba przyznać, że wpływ lecytyny na zdrowie mózgu wśród naukowców jest tematem dość kontrowersyjnym. Istnieją jednak badania, które wyniki sugerują pozytywny wpływ lecytyny na nasz mózg. Okazuje się, że lecytyna może mieć potencjalny pozytywny wpływ u chorych na chorobę Alzheimera. Dalej, jeśli już jesteśmy przy układzie nerwowym, według jednego z badań klinicznych, prenatalna suplementacja właśnie fosfatydylocholiny jako dietetycznego źródła choliny może promować prawidłowy rozwój mózgu u płodu a to zapewnia ochronę przed chorobami psychicznymi już u urodzonego dziecka. Kolejna grupa osób, która, której może pomóc lecytyna i zawarta w lecytynie fosfatydylocholina właśnie, to osoby chore na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Jest to o tyle ważne, że ten typ właśnie wirusowego zapalenia wątroby leczy się bardzo ciężko. Z tym, że w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu właśnie C, konieczne jest połączenie właśnie fosfatydylocholiny razem z interferonem, czyli lekiem stosowanym w leczeniu właśnie wirusowego zapalenia wątroby typu C. Kolejno, mimo iż są to badania przeprowadzone na zwierzętach, warto jest wspomnieć, że dieta zawierająca w sobie lecytynę, a co za tym idzie fosfatydylocholinę, może zapobiegać tworzeniu się kamieni żółciowych. Jest to dość istotna informacja, ponieważ bardzo często dostają właśnie od Państwa pytania, jak właśnie zapobiegać kamieniom żółciowym. Tutaj trzeba podać jeszcze jeden bardzo ważny dowód. Lecytyna może być użyteczna we wrzodach żołądka, ale tych spowodowanych przez niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jak się okazuje, fosfatydylocholina zawarta w lecytynie, a wiemy, że lecytyna zawarta jest w ziarnach słonecznika, chroni nasz żołądek właśnie przed urazami spowodowanymi przez te bardzo popularne leki, które stosowane są właśnie w leczeniu przewlekłego bólu. No i jeden z najważniejszych punktów w moim przekonaniu, w jednym badaniu naukowym znalazłem, że stosowanie suplementów z lecytyną i wszystkie inne źródła lecytyny wiążą się ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na raka piersi. Powiedzmy jeszcze kilka ważnych informacji na temat dawek stosowania lecytyny, czy ewentualnych interakcji. Musimy pamiętać, że lecytyna zawiera w sobie białka wiążące immunoglobulinę E. Kiedy te białka wiążą się z przeciwciałami naszego układu odpornościowego, może wywoływać to właśnie reakcje alergiczne, które może powodować zapalenie i dyskomfort trawienny. Zatem osoby z alergią powinny zachować ostrożność właśnie w przypadku produktów zawierających w sobie lecytynę. Trzeba zaznaczyć także, że lecytyna zwiększa adhezję płytek krwi, co może zmniejszyć skuteczność leków rozrzedzających krew, na przykład takich jak aspiryna. Jeśli chodzi natomiast o dawki, lecytyny, na przykład w przypadku suplementów diety, są one bardzo różne. Mogą się wahać od 100 mg aż do 2 g na dobę. Musimy jednak pamiętać, że lecytyna zawarta w standardowej porcji 30-40 g ziaren słonecznika także wykaże prozdrowotne właściwości na nasze zdrowie, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, w tej ilości ziaren znajdzie się mniej więcej 100 mg lecytyny. Niemniej jednak, tu będziemy musieli na wyniki poczekać trochę dłużej niż w zakresach czasów podanych w badaniach naukowych. No dobrze, opowiedzieliśmy sobie już o smoothie. Wiemy, że w smoothie zawarta jest cała lecytyna, która być może nie przeniknęłaby do mleka. A teraz wykonamy sobie mleko i powiemy, kiedy mleko będzie najbardziej korzystne. Otóż, ja osobiście mleko polecam w objawach depresyjnych. Ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, mleko zawiera w sobie mangan oraz selen. A jak pokazują badania naukowe, połączenie właśnie tych dwóch pierwiastków może być bardzo korzystne w objawach depresyjnych. Tutaj polecam badanie naukowe z 2017 roku: selen i mangan w depresji. Badania przedkliniczne. I badania kliniczne. Zawartość selenu i manganu w ziarnach słonecznika to jest jedno, natomiast biodostępność tych pierwiastków właśnie w mleku spowoduje, że jest to idealne rozwiązanie dla osób borykających się z objawami depresyjnymi. Dodatkowo w mleku takim można rozpuścić sobie kurkumę, która również wzmocni antydepresyjne działanie selenu i manganu. Zawartego w mleku z ziaren słonecznika. A co będziemy potrzebowali? Oczywiście, jak poprzednio, około 30-40 g ziaren słonecznika, około 300-400 ml wody. Prócz tego możemy posłużyć się zwykłą gazą lub też takim odpowiednim, specjalnie przygotowanym do tego woreczkiem. Woreczki właśnie do wyciskania mleka z ziaren. Ja używam do tego celu wielorazowych woreczków nylonowych, ponieważ są to najsilniejsze woreczki i wytrzymują największe siły podczas wyciskania. To zobaczymy. No to przechodzimy do zrobienia mleka z ziaren słonecznika. A więc potrzebujemy ponownie około 30 g słonecznika, potrzebujemy także około 300 ml wody. No i oczywiście otwieramy sobie blender, wsypujemy ziarna słonecznika, kolejno zalewamy to wodą. Zamykamy sobie czaszę, włączymy start. No i teraz ściągamy pokrywę. Wsypujemy 3 gramy kurkumy i cynamonu. Wsypujemy szczyptę pieprzu, która zawiera piperynę. Spowoduje to, że będzie kurkumina lepiej się wchłaniała. Właśnie po to, żeby wykorzystać mleko do właściwościach antydepresyjnych. Teraz przesuwamy sobie blender, potrzebujemy większy pojemnik, otwieramy pokrywę. I teraz tak. Tutaj mamy taki specjalny woreczek nylonowy. Możemy go otworzyć. Tutaj ma taki sznureczek, który możemy pociągnąć. On zaciśnie nam worek, to będzie potrzebne. No i teraz tak. Nasz worek, on kosztuje około 9 zł za sztukę. Naciągamy na przednią część czaszy. I całą zawartość wlewamy do worka. Wlewamy wszystko. Teraz tak. Odstawimy sobie czaszę blendera. Zaciśniemy i będziemy powoli mocno wyciskali. I tutaj właśnie bardzo pomaga nam to, że jest to woreczek nylonowy. On nam nie pęknie jak inne woreczek, jak na przykład woreczek lniany, możemy użyć dużej siły i wykorzystać całe mleko zawarte właśnie w naszym smoothie. I teraz tak, potrzebujemy lejek, wlewamy sobie całe nasze mleko do pojemnika. No i właśnie tak będzie wyglądało nasze mleko. Z ziaren słonecznika, wykorzystywane w objawach depresyjnych. Szanowni Państwo, na koniec, jak zwykle ogłoszenie: bardzo często pytacie się mnie, gdzie można kupić moje suplementy diety. Oczywiście chodzi, podejrzewam, że chodzi Państwu o to, gdzie w Waszym mieście. Więc ja mogę odpowiedzieć tak, że moje suplementy diety można kupić w moim sklepie. Ten sklep znajduje się w linku pod tym filmem na YouTubie i nad tym filmem na Facebooku. Natomiast o moje suplementy diety możecie Państwo także pytać. W dobrych zielarniach i w dobrych aptekach. Wyjdźcie dzisiaj do waszych zielarni, sprawdźcie i zapytajcie, czy w tej aptece, czy w tej zielarni znajdują się suplementy marki Skoczylas. A ode mnie to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy przepis przysłuży się Państwa zdrowiu. Mam nadzieję, że regularnie będziecie takie mleko wykonywali, stosowali, pili i wasze zdrowie ulegnie znacznej poprawie. Kłaniam się Państwu nisko, ode mnie to wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i do usłyszenia.